Martwe lwy Mika Herona to druga część znakomitej szpiegowskiej trylogii. Zarówno pierwsza, Kulowe konie, jak i druga część omówione są na myślach Basi. Zapraszam do wysłuchania fragmentu Martwych lwów. Kolejna część, Prawdziwe tygrysy, już wkrótce. Mik Heron. Martwe lwy. Czyta Kamil Prabudzki. Aleksander Popow, powiedziała Catherine Standish. Lamb popatrzył na nią z troską. No proszę, gdzie trafiłaś na to nazwisko? Zapytał. Pozwoliłaby się zastanawiał. Czasem martwię się, że przechodzisz na stronę wroga. Popatrzyła na niego z niedowierzaniem. Do Regent's Park? Miałem na myśli centralę łączności rządowej, Standish. Założyłaś mi podsłuch? Wysyłasz Rivera w teren. Zaczęła. Boże, mogłem się domyślić. Westchnął Lamb. Z misją, o której wiesz już, że jest pułapką. Powiedziałem mu zaledwie kilka godzin temu. Zdążył już zmienić status na Facebooku? Mówię poważnie. Ja również. Czyli dziadek nie nauczył go niczego poza opowiadaniem anegdot. Uniósł szklankę, żeby się napić, ale jego wzrok utkwiony był w drinku, którego nalał Katrin. Napełniona szklanka była jak wyzwanie, albo starannie sformułowana zniewaga. Poza tym, pułapka czy nie pułapka, to dla niego nieistotne. Operacja to operacja. Pewnie myśli, że oto wszystkie jego święta zdarzyły się jednocześnie. Na pewno tak myśli, ale wiesz, jak to jest ze świętami: wszystkie kończą się płaczem. Standish, on jedzie do Costwolds, nie do prowincji Helmand. Charles partner miał takie powiedzenie na temat operacji: Im bardziej przyjazna okolica, tym straszniejsi jej mieszkańcy. Czy mówił to przed tym, jak rozwalił sobie głowę, czy po? Katrin nie odpowiedziała. Wszyscy chyba zapomnieli, powiedział Lamp, że nawet jeśli Aleksander Popow nigdy nie istniał, ten, kto go wymyślił, już owszem. A jeśli ten sam mądrala zakłada teraz pułapkę na myszy na naszym podwórku, musimy się dowiedzieć, dlaczego to robi. Beknął. Jeśli to oznacza, że Cartwright zostanie wybrany na naszego degustatora sera, niech tak będzie. Jest wyszkolonym specjalistą, pamiętaj o tym. Zawalanie zadań to tylko jego hobby. Jest twoim białym wielorybem, prawda? Popow? Co to znaczy? Coś, co kiedyś powiedział Charles. Że niebezpiecznie jest nadawać wrogowi ludzkie cechy. Bo gdy to zrobisz, zaczynasz szukać białego wieloryba. Katrin zamilkła. To nawiązanie do Moby Dicka. Działa chyba lepiej, gdy nie trzeba go objaśniać. River nie wie, że ma złapać przynętę, prawda? Nie, odpowiedział Lamb. I się nie dowie. W przeciwnym razie, twoja pewność dotycząca faktu, że twoja rola tutaj jest niezagrożona, może okazać się nieuzasadniona. Nie powiem mu, potwierdziła. Dobrze. Masz zamiar to wypić? Katrin przelała zawartość swojej szklanki do szklanki lamba. Chyba że uznam, że jest w niebezpieczeństwie, ciągnęła. W końcu to twój wieloryb. Nie ma powodów, by ktoś inny zginął próbując wbić w niego harpun. Nikt nie zginie, powiedział lamb. Nie miał racji, jak się okazało. Zadzwonił telefon.